Kim ty jesteś? To pytanie dzisiaj często ludzie stawiają, mając na uwadze ludzi, którzy obejmują takie czy inne stanowiska. Takie jest ważne pytanie w Polsce. Takie jest również pytanie, które trzeba sobie postawić, kim ja jestem. I na to pytanie trzeba znaleźć pełną odpowiedź. Kim ja jestem? Kim chciałbym być? Co ludzie często o tym mówią. Ale kim jestem? Bo to pytanie decyduje o tym, w jakim stopniu człowiek jest świadom zadań, które ma do wykonania na ziemi. My to pytanie stawiamy Chrystusowi, aby On nam odpowiedział, kim On jest i kim my jesteśmy. Stajemy przed Chrystusem, jakby przed zwierciadłem, bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Ale to jeszcze za mało. Otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i dlatego trzeba powiedzieć, jestem obrazem Boga, bo tak zostałem stworzony i jestem stwarzany, bo stwarzanie nieustannie trwa. Był początek i my to nazywamy stworzeniem, ale stworzenie nieustannie trwa. Bóg nas podtrzymuje w istnieniu i będzie nas podtrzymywał przez całą wieczność, ponieważ mamy nieśmiertelną duszę, a jeszcze obietnicę zmartwychwstałe ciała naszego. Kim ja jestem? Człowiek początkowo jest zaskoczony taką odpowiedzią, która dotyczy jego samego. Ta odpowiedź jest jedną z najważniejszych odpowiedzi, bo każda minuta, jaką otrzymujemy od Boga, to zadanie, które Pan Bóg, stwarzając nas, zleca nam do wykonania. Kim ja jestem? To pytanie jest ważne również wtedy, kiedy spotykamy w życiu naszych bliskich. To nie wystarczy powiedzieć, to mój ojciec. Kim ten ojciec jest? Kim był? To jest matka. Kim ta matka była? To jest pytanie kluczowe. Spotkanie z ludźmi bliskimi to jest zawsze spotkanie z pewnym arcydziełem Pana Boga. Jeżeli człowiek rzeczywiście na to pytanie stara się odpowiedzieć, to wtedy odniesienie do drugiego człowieka jest inne. Czasami w rodzinie wydarzeniem wielkim jest, gdy ktoś z domowników właśnie stawia to pytanie odnośnie brata, odnośnie siostry. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? I tylko w spotkaniu z Panem Bogiem możemy odkryć, że
To jest pytanie, które dotyczy zadań, jakie Bóg mi wyznacza, ponieważ On mnie potrzebuje. Nie ja Boga. On mnie potrzebuje. Nie ja stwarzam Boga. Bóg mnie stwarza i Bóg mnie potrzebuje. I radość, kiedy rzeczywiście to pytanie jest postawione w sercu i odpowiedź jest również taka, że serce odkrywa, czym w rzeczywistości jest to serce. Odpowiedzialne jest za miłość. Jan, ewangelista, był uczniem świętego Jana, ale poszedł za Chrystusa, bo Jan wskazał, oto Baranek Boży. Jan wiedział, kim był Jan Chrzciciel, kim był Jezus Chrystus i kim On był jako ewangelista, jako ten, który pisał listy, odsłaniając tajemnicę miłości, jako ten, który napisał Apokalipsę. Kim ja jestem? Spotkanie z drugim człowiekiem jest wielką tajemnicą. I dzisiaj podziękujmy Panu Bogu za to, że wiemy, jakie jest główne zadanie naszego życia. Dlategośmy tu przyszli. Raz w tygodniu podejść właśnie do obecnego tu Chrystusa i podziękować Mu za to, że jestem Ci potrzebny. Proszę to zrobić, mimo że święta mają inne zadania, ale to jest takie niesamowicie ważne zadanie, abyśmy umieli dziękować Panu Bogu za to, że On nas potrzebuje. Obyśmy zadania nam zlecone wykonali w 100%, abyśmy nie musieli żałować, że zadanie z naszej winy nie zostało wykonane tak, jak powinno być wykonane. Niech ten tydzień do następnej niedzieli będzie dziękczynieniem za to, że Bóg mnie potrzebuje. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.